Witam! Wstęp do tego filmu nagrywam już po tym, jak jest cały film nagrany, ponieważ w filmie dzieje się bardzo dużo i przedstawię wam tutaj taki i powiem wam po prostu w skrócie, co się będzie działo. Dodałem relację na Instagrama, w której powiedziałem, że będę nagrywał odcinek, w którym rozkazujecie mi przez 24 godziny i żebyście dawali mi jakieś hardkorowe wyzwania, które będę mógł w trakcie tego filmu wykonywać. Celem na film jest wykonanie 5 zadań poprawnie i jeśli tego nie zrobię, no to zrobię to, co będzie mówił najbardziej lajkowany komentarz. Co więcej, do wszystkich fanów Valoranta mam dobrą informację, ponieważ na samym końcu będzie wyzwanie związane z Valorantem i otworzę swój Night Market, który teraz jest nowy, więc możecie zobaczyć, co będę miał w Night Markecie. Bez przedłużania przechodzimy do pierwszego wyzwania, także lecimy już na Kraków. Witam serdecznie, możemy iść. Ale gdzie idziemy, może powiedz najpierw? Idziemy do sklepu papierniczego, ponieważ naszym pierwszym wyzwaniem, już mówię co jest, bo zapomniałem, idź na rynek i promuj swój kanał. No. Więc idziemy po duży papier, na którym napiszemy sobie YouTube followery i będziemy stać. Musisz tak kamerować bardziej przede mnie, aniż za mnie. No to poczekaj, bo mi zapierdalasz za szybko i... Dobrze, no. Ej, muszę ci kupić taką deskorolkę i będziesz na takiej deskorolce jechać przede mną. Z taką jedną ręką do góry. I tak ci będzie lepiej się chodziło. Ale... Siema. Spadł na mikrofon. Nie mamy lustra, nie mam jak tego pokazać. Ja go chyba nie zakręciłem. Witam serdecznie, zobaczcie co mam. W końcu ktoś mnie słucha. Ej, gdzie można to usiąść? Gdzie można to położyć? Dobra, chodź tam. Kurde, mokre. Kurde, ja to jeszcze bardziej mokre robię. Ktoś pomyśli, że je ławki czyszczy, nie? Za duże, za duże. Na odwrót, na drugą stronę. Tak, to kolorujemy teraz całe. No kurwa, my to... Nie chcę mi się... Grałam gołębie jedzący chleb. Pozdro, a co to kurwa? Co? Ładne! No piękne! Łąbek! Patrzcie to! Co to jest? Pomóżcie! Jakie głowy! Ale jak ty w ogóle zmieniasz fonty co chwilę, nie? Zaprezentuj! Trochę wygięte, ale... Ojej! Bo mi wiatr przeszkadza, że już dawno pozyskał subskrybenta, gdyby nie, to tak szczerze mówiąc wam mówię. Wszystko przez wiatr. A ty zaraz wyjdziesz kogoś. Siema. Zasubskrybujecie mój kanał? Masz zasubskrybowany? No. Serio? Bliżej. Naprawdę? Pokaż. Pokaż. Weryfikujemy. Ej, pokaż to na kamerze. Jo. Nie, dobra. A na co zbieracie? Na Kuba Lisika. To za... zobaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dziękujemy. Proszę państwa, myślę, że zadanie zaliczone na szósteczkę z plusem nawet. No coś niesamowitego. A może, a co z tym robimy teraz? No, nie wiem. Szkoda mi to do kosza wyrzucić. No ładne jest. Może przywiesimy to gdzieś tam? No. Nie no, tak to nie można. Vandalizm, vandalizm. Wiem! Wyglądasz jak architekt teraz. Oby mi to nie wypadło tylko. Przepraszam, które do nas tu uczelnie architektury? Tam. Dziękuję. Przepraszam, zaprojektować ci coś może? Potrzebuję kawałek stołu. Super, Ancko. Tak się składa, że mam na to projekt. Ej, powinieneś powiedzieć, że widzisz w tym teleskopie gwiazdę i na mnie ten... Aż mi się nie chce wyciągać. Dobra. Proszę państwa, idziemy do drugiego. Witam, słuchajcie, drugie zadanie jest takie, żeby dać komuś telefon, żeby mnie nagrał i nic nie robić na ekraniu. Wow. Jest to mega zabawne. Muszę znaleźć ofiarę. Ja jestem plecakiem architekta. Ej, sorry. No co tam, telefony? Pewnie.
No lecisz. Nie ja. Lecisz. Dobrze ci idzie. Dobra, dzięki. Zadanie wykonane, idziemy dalej. Poszło lepiej niż myślałem, szczerze mówiąc. Mogłem zrobić małpkę, bo było też taki z małpką. Subskrybujcie kanał Folwar. Tak? Mamy dla was taki quiz. Tak. Dobra. Możesz się odsunąć trochę i z tego. Dobrze. Dobra. Jak masz na imię? Kamil. Kamil, mamy dla ciebie kilka propozycji fragmentów muzycznych, tak, które ci odpalę z komórki. No i zadanie jest takie, żebyś zastanowił się, czy wiesz skąd, z jakiego filmu pochodzi ta muzyka, dobra? Mało filmów oglądam, ale spróbujemy. No to dawaj. Pierwsza propozycja. Star Wars? Gwiezdne Wojny, bardzo dobra. Propozycja druga. To myślę, że powinno ci wejść. Harry Potter. A? Ale mówi nie wiem, mało znam, nic nie oglądam. Dobra, propozycja trzecia. Lego, nie. Indiana Jeszcze raz, dawaj. Indiana Jones, dlatego mi się kojarzy Lego, bo grałem Lego Indiana Jones i tam była ta piosenka. No proszę. Świetnie. To być może również w Lego, ja w tą część być może nie grałem, być może będzie jeszcze, to już jest trudniejsze, ale może się uda. Kopciusek. Nie, ale blisko, nie wiem czy blisko, nie głupie skojarzenie. Dobra, nie będę ci już trzymał w niepewności, to był fragment z Parku Jurajskiego. I teraz drugi level tego pytania. Co łączy te cztery ścieżki dźwiękowe? Jak myślisz? Co może je łączyć? Skrzypce. Nie, musimy zadać pytanie wprost. Dobra. Kompozytorem muzyki do tych filmów jest jeden człowiek. I teraz czy wiesz, co to za kompozytor? Kurczę, no niestety nie mam pojęcia. A jakbyśmy cię trochę naprowadzili, podpowiedzieli, może by ci się udało. Podpowiemy, że ma na imię John. Powiem ci więcej. 8 lutego będzie obchodził 92 godziny. Żeby ci ułatwić. To dużo ma już, tak? Dużo. Dobra, nie trzymajmy go. Nie wiem, pomysłu. John Walker. John Walker, bardzo dobry. Ale na W też, John Williams. Dobra, bardzo cię proszę. Dziękuję bardzo. No dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dzięki dnia. Dzięki bardzo. Ej, zgubiłem opaskę. A nie, mam dwie, dobra, one się przyczepiły. Widzowie, jeśli chcecie wygrać dwie opaski RMF Classic oraz dwa bryloczki, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na mojego Twittera, zostawcie tą obserwację, dodajcie mnie do znajomych na Facebooku, zaobserwujcie mojego Instagrama i zostawcie komentarz pod najnowszym postem oraz komentujcie ten film. Pomidor napiszcie pod tym filmem. Dobra, chodź, idziemy. A ciekawe, gdzie ja będę w ogóle z tym? W radiu mnie będą puszczać? Ej, słuchamy dziś cały dzień RMF Max. Tak, a ja mówiłam, że jedzie RMF, widziałeś? RMF Classic to jest. No to mówiłam, że jedzie autko RMF-owe. A to mnie nie słuchałeś, pytałeś się co? No to złapali nas. Proszę państwa, ja bym to zaliczył jako wyzwanie dodatkowe. A tak szczerze to myślałem, że miał 0 na 4, nie? Czy nic nie zgadnę. Jaka to, z czego to muzyka? Lego. Proszę państwa. Co? Nos czerwony masz. No bo zimno. Proszę państwa, kolejne wyzwanie to chodzić przez miasto i mówić cały czas kocham Valorant. No. Chodź, idziemy. Kocham Valorant, kocham Valorant, kocham Valorant. Kocham Valorant, kocham Valorant. Kocham Valoranta. Kocham Valorant. Dobra, to było aż za głośno. Kocham Valorant. Ale bo tutaj nie. Mam komuś wyjść przez twarz i mówić mu kocham Valorant, kocham Valorant, kocham. No nie. Kocham Valorant, kocham Valorant, kocham Valorant, kocham Valorant. Jezu, ale fajny piesek, kocham Valorant. Valorant, kocham Valorant. Kocham Valorant, kocham Valorant. Jeden czy ty coś? Możemy zdjęcie sobie nagrać? Dycha. Dycha? Dycha za zdjęcie. Naprawdę? Nie mam pieniędzy. To nie ma zdjęcia. Dzikiem może być. Słucham? Dzikiem. Nie ma nawet telefonów, zapomniałem. No nic, Marszal, innym razem. Jak będzie pożar, to mnie nie uratujesz chyba. Niestety. Pies jebany. Żartuję. Fajny był. Kolejne wyzwanie. Tańczę z Fortnite na rynku przez 10 minut. Nie no, przez 10 minut? Może zróbmy tak, że w dużej ilości miejsc przez długo, ale nie 10 minut, bo bym się już przewrócił się z zmęczenia. Kolejny quest. Idź do galerii i kup najtańszą myszkę, która następnie... Czekaj, co? Idź do galerii i kup najtańszą myszkę, która następnie zagra ranketa w Valorant na swoim koncie. A co jest za nami?
Idziemy. Tańszej nie ma. Ej, ja jestem w ciężkim szoku. Kilka lat temu kupiłem dysk zewnętrzny 100 GB za 100 zł. Teraz szukałem czegoś takiego i znalazłem pendrive 256 GB. Nie ma już nawet dysków zewnętrznych, które są mniejsze niż 1 TB. I ja mam teraz, wy widzicie jakie to jest małe? I to ma dwa razy więcej pojemności niż dysk, który jest taki jak całe to łącznie z tym przeźroczystym plastikiem. Nie wiem, a ty wierzysz to, że tutaj jest normalnie 256 GB? Chore, nie? To co, widzimy się w domu i testujemy tą bestię? Witam w domu. Dobra, zanim wam pokażę Night Market w Valorancie i zagramy na tej myszce. Ona kosztowała 25 zł. Jest bezprzewodowa, ma w środku pendrive'a i jeszcze baterię w zestawie. Jak oni za 25 zł takie coś mogą wyprodukować? Ja nie rozumiem. To musi być albo tak gówniane, że się nie da w ogóle grać, albo to jest jakiś fenomen. Ej, dobra, dobra, podpiąłem ją i działa normalnie, patrzcie. Działa! Ej, zobaczymy jak to działa. Patrzcie w ogóle co mam jeszcze, zanim wam Night Market pokażę. A, widzicie co to jest? Przycisk za 100 tysięcy widzowie, przyszedł, dziękuję wam bardzo. O, tam mnie widać nawet. Dobra, idziemy otwierać Night Market. Witam widzowie, jesteśmy w grze. Co ciekawe, jak tą myszką ruszę lekko w dół, to ona się czasem w górę rusza zamiast w dół, to jest niesamowite. Dobra, wchodzę w sklep. Oj, tu nie ma nic ciekawego, ale zobaczmy Night Market. Ej, dobra, tą myszką się nie da ruszać, ona się czasem sama zatrzymuje i nie rusza. Co jest? Co jest to? Wy to widzicie na sto... Co? Dobra, otwieramy. Pyk, pierwszy item. Uuu, fajny, fajny. No, całkiem spoko, ale myszka, widzę, że ona... Nie, dobra, to będzie niesamowicie ciężka gra do wygrania. No, bulldog taki średni, dobra, dalej. O kurde, ej, fajny mam Night Market, już mi się podoba. Nie no, stary, taka Frenzy Prime, bardzo fajnie. Guardian wytwórny, zobaczmy co tutaj mamy. No, mogło być lepiej, ale nie narzekam. I tak mamy dwa fajne skiny, o kurde. Dobra, kostę zobaczmy, no raczej nie będzie nic ciekawego, bo... No właśnie, bo już mamy dwa fajne itemy, ale myślę, że i tak spoko Night Market. Dobra, rankingowa. Ja nie wiem jak ja na tym zagram tą grę. Czasem jak po prostu ruszę ją, to nie mogę w ogóle ruszyć. Ona jakby się nie rusza, ja ruszam myszką, ale sensor stoi w miejscu. Wracając, co ciekawe, to ja w tym akcie prawie wszystkie rankedy, które grałem, to grałem, że nagrywałem odcinek na YouTube'a. A te mecze, które są tutaj, to jest jak gram sobie z Rozą na streamie. Patrzcie, o kurde, no to zobaczyliście. Jaka mapa? Split, podzielenie. Dobra, instalokuję Reina. Easy! Wracając, tamta rankedy to jest jak gram z Rozą. I w ogóle to możecie wbijać do Rozy na stream, bo ma codziennie od 18 streamy na Twitchu. No chyba, że nagrywamy odcinek, to wtedy nie ma. Ale tak, tam możecie wbijać. Dobra! Słuchajcie, jak nie wygram rankeda na tej myszce, to ją wam rozdaję, ej. Zróbmy tak. Jeśli nie wygram na niej, to muszę wam ją rozdać. Więc łapka w górę, subskrypcja i jakikolwiek komentarz, jak chcecie wygrać tą myszkę, jak nie uda mi się wygrać. Ej, to jest naprawdę ciekawe, no. Dobra, jak się to rusza? Chłopie, przecież tu się w ogóle grać nie da! Ej, dobra. Ja normalnie, patrzcie, przejadę podkładką od lewej do prawej. O, widzicie się w połowie? Nie, dobra, ja wam dam kamerkę na moją myszkę. Poczekajcie. Dobra. Ja czasem myszką nie ma... Mam killa. Jest, wygra! Ej, dobra, ej, czekajcie, poczekajcie. Patrzcie jak ważny jest crosshair placement. Mam taką gównianą myszkę, że nie mogę normalnie się ruszać. Dobra, macie kamerkę na myszce. Ale patrzcie, crosshair placement jest taki ważny. Ja nie mogę tą myszką ruszać normalnie. Jak zrobię coś takiego szybko, to widzicie, ja ruszam myszką, a ona w miejscu stoi. A mimo wszystko dobrze się ustawiłem i samą klawiaturką tylko porobiłem. O kurde, dobra. Ja nie wiem jak to się dzieje, nie? Osoba, która wygra tą myszkę jak przegramy, to będzie niesamowite. Ej, dobra, ja wam po prostu tą myszkę rozdam, nawet jak wygramy. Więc piszcie te komentarze, łapki w górę i subskrypcje dawajcie. To będziecie mieć szansę zagrać na tym gryzoniu. Flashuję. I tam jest. O kurde. Aaaa. Ej, mi się wydaje, że na niskich rangach bardzo dużo osób się tak dziwnie rusza przez to, że mają właśnie takie myszki podobne. O, kurde. No nie, no, bez szans. Dobra, biorę Wandala. Widzowie, 2000 łapek pod tym filmem, ile robię filmu, jak lecę samolotem pierwszy raz. Nigdy nie leciałem samolotem, zawsze się bałem. Dobra. O. Easy. A na co ja się leczę, jak mam... O, kurde. Uwaga, uwaga. Ja bym wycofał. Go away. Najdziwniejsze
kaszlnięcie w życiu. Czemu my tak kaszle, jakbym się śmiał? Jak coś to nie udaje, serio, to tak mam. Bo to brzmi, jakbym ja udawał to. Od pleców. Kurde! Ja nawet jakbym ją zauważył, to mi się... Czemu ja mam 200 pingu? To tam myszka mi internet zjada, czy co? Bo się nie zdziwię. Ej, co jak ja jakieś... chińskie oprogramowanie kupiłem szpiegujące i teraz podłączyłem to do kompa i mam wirusa i mi zżera jakieś dane, dlatego mam taki ping i wysyłaję do chińskiego rządu. A, no z wrażenia nic nie kupiłem i się nie mogę... W ogóle się nie mogę ruszać! O, działa. Dobra, pikuję im ze Spike'em. No, kurde! Aha, bo ja mam ping taki, żebym nawet nie mógł zareagować. 300 pingu myszka za 20 zł, robię teraz killa. Mówiłem! Ej, dobra, no nie wiem, no ustawienia nie mają znaczenia, internet nie ma znaczenia. I myszka... Nie widzę go, bo mi moi zasłaniają teammate'i, jak to się dzieje? Co to było? Czemu ja go w ogóle nie mogłem zobaczyć? Jak się to wyłącza, te takie obramówki postaci? Nie, dobra, czy to jest jakiś żart z tym pingiem? No nie wiem, mam się śmiać? Ale może to naprawdę ta myszka mi jakiegoś wirusa do kompa dała? Podpiłem tą myszkę i nagle mam coś z internetem. Ej, agresywne sprawdzanie miejscówek. Może jest pode mną? Dobra, nie ma. Raz u góry. Ja nie wiem, jak ja kile zdobywam na tej myszce, tego nie jestem w stanie pojąć. Dobra. Ej, nie wiem, ja mam 300 pingu, myszkę za 25 zł i nie zab... Myszkę za 25 zł, 300 pingu, dwie rundy AFK i ja prawie otwieram tabelę. O, co, omen w ogóle przed chwilą Michael Jackson na dwóch nogach lewitował. No, nie lewitował tylko... Dobra, nie wiem, mi już bije. Bije mi. Bije ci? Bije ci? To mnie tak w szkole mówili, dawno, dawno temu. Bije ci? Dobra. O kurde. Dobra, nie, ten Feniks jest wyborny. Co tu się dzieje? Jak ta race wyskoczyła. O, mega, nie wciągnij go, nie ma, no właśnie. Wandal w ręce, przeciwnik w udręce. Jak będę pierwszy, to robięce. Pędzę w której ręce, jak wypadnie na... Koła, koła, zmień se koła w aucie. Dobra, nie, no, nieśmieszne. Idzie, jest. Wiecie, czy ja bym grał na myszce za 25 zł? No nie da się celować na lewo! Ja im poka... O kurde... No kurde, nie mogę się ruszać tą myszką! Nie, dobra, zwiększam sensa. Niewiele to da... Nie mogę. Nie, no dobra. Widzowie, nie wiem, to jest niemożliwe z tym pingiem, żeby on tak skakał. To naprawdę jest jakaś myszka szpiegująca. Bi, 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 bi. Ej, dobra! Co tu się dzieje? Jak... Ja nie mogę w ogóle robić mikroruchów żadnych, ale jakimś cudem ja daję jakieś hedy dziwne. Ej, może ta myszka ma aimbota i to mi tak tego pingu dodaje? Nie wiem. Bany hopuje. To wygląda, jakbym miał po prostu 20 FPS-ów tak w sumie. A dla porównania odpalę teraz moją myszkę. Halo, odpalę moją myszkę? Nie. Aha, nie działa mi moja myszka. Nie mogę nic zrobić. Aha, moja myszka mi nie działa, no to nieźle. Jestem skazany na tego małego gryzonia. Ej, dobra, a ta działa? Też nie. Ej! Chłopie, tu się daje takie hedy na tym dziwne! Na tym jeszcze wchodzą? Dobrze. Chłopie, ja nie wiem, jak to się dzieje, to ma jakiegoś aimbota legitnego. No nie. Ej, dobra, ale czemu ja mojej myszki nie mogę użyć teraz? Jak wypnę? Ej, moje myszki mi nie działają. Nie, dobra. Ej, to mi zepsuło komputer. Moja myszka mi nie działa. A jaką kablem podepnę? Ej, ruszyła się trochę, już nie działa! Ej, dobra, ta myszka wam niszczy komputer, nie? To... Muszę grać na tym, bo nic innego mi nie działa. Nie no, jeszcze raz sprawdzę. No nie działa, no patrzcie, patrzcie, to oddaję. Widzicie, jest G-Pro? Patrzcie, mam podpiętą myszkę, jak ją odpaliłem, ale ruszam i się nie rusza. Patrzcie, tu mam tą za 25 zł, tu mam tą, ruszam i się nie działa. Przerażające to jest. No i teraz ISO w sytuacji 1 na 1, ISO kontra Jetka. Bariery w dół, strzały w piu, piu, piu. Ale, no mega komentarz. Kurde, no nie da się odwracać! Niestety, przegrana!